Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam Państwa na zupę z dyni, z prążonymi, podsmażonymi migdałami na maśle. Naprawdę piechota, zupa warta grzechu i wypróbowania. Dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa na film. Życzę przyjemnego oglądania. Składniki na zupę krem z dyni. Jedna dynia do 2,5 kg albo w kawałku. Dwie cebule do zupy krem oraz jarzyny na wywar jarzynowy, co się nam przyda do zupy z dyni i do innych zup. Czyli trzy marchewki, jedna duża pietruszka, jeden seler, dwie cebulki. A do zupy krem jeszcze będziemy potrzebować sok z cytryny, płatki migdałów, które podsmażymy na masełku, 4 łyżki masła, do 200 g dobrej śmietany kremowej, 3 ząbki czosnku, parę ziaren ziela angielskiego, liścia laurowego, pieprz biały, sól, imbir utarty, troszkę cukru do smaku i jeden anysz gwiaździsty do smaku. Oraz dla zdrowotności będziemy potrzebować parę gałązek naci zielonej pietruszki. Na suchej patelni układamy naszą obraną, umytą cebulę pokrojoną w plasterki. Musimy ją podprażyć z obu stron, żeby takiego koloru ciemnego nabrała. Da to nam smak i kolor naszego wywaru jarzynowego, który w drugim garku mamy około 2 litry wody. Nasze obrane, umyte jarzynki, do tego troszkę soli, troszkę liścia oleowego, ziela angielskiego i gotujemy do miękkości. Jak podprażymy cebulkę, wrzucamy od razu cebulkę do wary. W międzyczasie obieramy sobie te nasze dwie drugie cebulki, oczywiście umyte, kroimy sobie w kosteczkę oraz szykujemy sobie dynkę. Czyli dynię musimy sobie omyć i jakimś takim nożem o ostrym końcu, bo zrobimy sobie taką jednorazową wazę z naszej dynki. Po prostu nakrawamy takie ząbki w koło. Czyli jak nadkroimy to w koło, delikatnie odciągamy, żeby nam powstała taka po prostu waza jednorazowa i taką łyżką, najlepiej do lodów metalowo, musimy te wszystkie ziarenka, wszystko, całą zawartość naszej dyni wyciągnąć. To już zrobię poza kamerą, żeby tu Państwa nie marudzić, nie mi trężyć czasu. Czyli nadkrawamy w koło, ściągamy tę górę, naszą przykrywkę od naszej jednorazowej wazy i środek łyżką od lodów wyciągamy. Dynię mamy nadkrojoną z każdej strony. Musimy tak palcami w koło ponaciskać, żeby nam te nadkrawanie puściło. Ściągamy naszą pokryweczkę i teraz łyżką musimy wszystko wygrzewać ze środka i powycinać tą naszą dynię w koło. Mamy taki już pojemniczek fajny. Tu mamy dynkę, pokroimy ją w kosteczkę. Pestki możemy opłukać. Te zbyteczne takie flaczki, co tam były, odrzucić i ususzyć. Będziemy mieli dynię też do zjedzenia. Wywar na naszą zupkę krem z dyni się gotuje. Rozpuszczamy tutaj nasze masełko. Wrzucamy cebulkę. Musimy je wszystko posmażyć. Nie na za ostrym ogniu, żeby nam się masełko spaliło. No, jestem trochę zdysiany, bo się śpieszyłem z tą dynią, żeby ją zrobić, no trochę było roboty. No ale niestety w kuchni robota bez końca, w koło to samo i bez końca. Szklimy. Cebulka lekko się zezłociła. Dodajemy czosnek. Przemieszać. Momencik się leciutko podsmaży. I ładujemy naszą dynkę. I musimy ją teraz dusić do miękkości, co jakiś czas przemieszać.
międzyczasie, jak nam dynia się dusi, żeby nie marnować czasu, rozpuszczamy sobie troszkę masełka i podkrażamy, podsmażamy troszeczkę nasze migdałki, żeby się zrumieniły. Na delikatnym ogniu, żeby nam się masło nie spadło. Lekko zrumieniamy. Naprawdę musimy pilnować, cały czas mieszać, żeby nam się nie poprzepalały. I zrumienione odstawiamy. Po około 15 minutach duszenia już mam tam sucho właściwie, żeby po prostu zapobiec, żeby się tam nasza dynka nie przypaliła. Wlewam jakieś 1,5 litra mocnego wywaru jarzynowego. I duszę teraz jakieś 5 minut do całkowitej miękkości. Dynka już jest miękka, daje zmiażdżony ziele angielskie, troszkę soli, o której na pewno w przepisie gdzieś zapomniałem, coś mi się zdaje. Możemy dać teraz troszkę soku z cytryny, gdzieś połowę z ilości, troszkę pieprzu, troszkę imbiru. I teraz musimy to wszystko zmiksować, przemiksować na gładką masę. Dlatego nie dajemy na razie wszystkich przypraw. Damy później, jak już zmiksujemy i spróbujemy sobie. Uwaga, proszę zatkać uszy, bo będę teraz hałasował, będę miksował. Resztę czynności wykonam poza kamerą, żeby Państwa nie nudzić. Czyli miksujemy na gładką masę jednolitą. Przy okazji te resztę takich naszego ziela się przetrze. U, zaparowało. Fajna, gorąca zupka z dyni, już przetarta. Zaprawiamy, zaciągamy je śmietaną, dobrą śmietaną. Czyli do śmietany wlewamy parę łyżek naszej zupy, rozszczepujemy trzepaczką i całość łączymy. I teraz ostatecznie możemy ją przyprawić. Ja daję jeden cały taki alnysz. Jak ktoś znajdzie ten alnysz, to znaczy, że tę osobę najbardziej kocham. I doprawiam sobie pieprzem białym, imbirkiem, troszkę cukru, jak jest za mało, słodkie. Naszą gotową zupę krem z dyni przelewamy do naszej jednorazowej wazy, cośmy zrobili ze skórki. Nalewamy sobie, sypujemy troszkę orzeszków na wierzch i możemy iść na stół i się delektować, zajadać. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę Państwu smacznego i zapraszam na inne moje filmy kulinarne.